Także widzicie Państwo, że ludzie wcale nie żyją zgodnie z ustaleniami albo kościoła swojego, albo czego. Nadużywają, korzystają, bogacą się kosztem innych ludzi, wyganiają na ulicę. Nie ma tak, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Państwo, w Radiu Maria trwają aktualności dnia. Dzisiaj kolejny krok w sprawie afery reprywatyzacyjnej. Został powołany szef nowego organu do spraw reprywatyzacji. Szefem nowego organu został pan wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Odbyła się konferencja z udziałem prezesa Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło, ministra sprawiedliwości pana Zbigniewa Ziobry i wiceministra sprawiedliwości pana Patryka Jakiego. Proszę Państwa, dzisiejsza konferencja to przede wszystkim możliwość przedstawienia Państwu przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej. Pan minister Patryk Jaki na wniosek pana ministra Zbigniewa Ziobro został przedstawiony mi jako kandydat do przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej. Podjęłam decyzję o powołaniu pana ministra na tę funkcję. Gratuluję panie ministrze, życzę powodzenia, sukcesów i determinacji wystarczającej do przeprowadzenia całego procesu. Szanowni Państwo, dlaczego powołaliśmy komisję weryfikacyjną? Dlatego, że przez wiele lat pod okiem ważnych instytucji państwowych, pod okiem ważnych urzędników toczył się niebywały proceder okradania ludzi z ich własności, z ich mienia. Ludzie tracili poprzez dziką prywatyzację swoje majątki, mieszkania, to wszystko, co zdobyli przez ciężką pracę przez całe swoje życie. I tej niesprawiedliwości trzeba powiedzieć dość. Trzeba zatrzymać to, co krzywdzi ludzi. My mówiliśmy w kampanii wyborczej i od momentu, kiedy został utworzony rząd Prawa i Sprawiedliwości, realizujemy to bardzo skutecznie. Że przywracamy państwo obywatelom. Ci, którzy są uczciwi, muszą wiedzieć, że państwo będzie stało po ich stronie. Ci, którzy nie są uczciwi, ci, którzy okradają innych, ci, którzy stosują metody łamania prawa po to, by własne korzyści osiągnąć, po to, by zniszczyć dorobek innych, muszą wiedzieć, że państwo zawsze będzie surowo dążyło do tego, żeby ponieśli odpowiedzialność za swoje czyny. I tak się dzieje. Komisja weryfikacyjna, która została przez nas zaproponowana i która będzie działała właśnie po to, by przywracać sprawiedliwość, by przywrócić ludziom poczucie bezpieczeństwa, tego, na co czekają wszyscy obywatele. Bezpieczeństwa, poczucie tego, że w swoim domu, w swoim państwie mogą czuć się bezpiecznie. Wszyscy ci, którzy są uczciwi, którzy są słabsi, muszą wiedzieć, że państwo zawsze stanie w ich obronie. I tak się będzie działo. I tak się będzie działo. Pan minister Patryk Jaki podejmuje się bardzo trudnego zadania. Wyzwania, które zapewne będzie wymagało od niego wystarczającej determinacji, konsekwencji, ciężkiej pracy po to, by przywrócić ludziom sprawiedliwość, by przywrócić ludziom wiarę w państwo polskie. To jest nasze zadanie, naszego rządu. Podjęliśmy się tego, konsekwentnie to zadanie wypełniamy. Dzisiaj rozpoczynamy żmudną pracę. I ta Szydło, i te wszystkie gady, one to kryły, rozumiesz? Nie wolno kryć. Życzę panu ministrowi, całej komisji powodzenia w tym trudnym zadaniu, wystarczającej determinacji i konsekwencji. I wierzę w to głęboko, że pan minister sprosta temu wyzwaniu i będziemy mogli po zakończeniu pracy komisji powiedzieć, że sprawiedliwość została przywrócona i ci, którzy zostali skrzywdzeni, te krzywdy im wynagrodziliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani premier, a teraz głos zabierze minister sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu.
Premier Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska obiecywali Polakom zieloną wyspę i rzeczywiście można powiedzieć, że w jakimś sensie słowa dotrzymali, bo jeśli popatrzymy na to, co działo się w Warszawie, to była to zielona wyspa, tylko dla kogo? Dla oszustów, cwaniaków i przestępców. A dlaczego tak było przez 8 lat, że ludzie w sposób brutalny przez czyścicieli kamienic byli wyrzucani z swoich mieszkań i domów, że były przejmowane kamienice i nieruchomości warte miliony złotych przez ludzi, którzy nie mieli do tego żadnego prawa ani tytułu. I dlatego, że państwo praktycznie nie działało. Zgodnie dlatego, że państwo tylko teoretycznie, odwołując się do już tego słynnego bon motu ministra z rządu Donalda Tuska, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych pana Sienkiewicza. My obiecywaliśmy, że rząd pani premier Beaty Szydło będzie przywracał w Polsce normalność, będzie przywracał zasadę, że państwo praktycznie działa i działa po to, aby chronić ludzi przed przestępcami, przed patologią, przed oszustami, przed czyścicielami kamienic, przed tymi, którzy krzywdzą, wykorzystują swoją pozycję, siły, wpływy. Krzywdzą osoby, które nie mają tej siły i stają się ofiarami, lądują pod mostem, bo ich dramaty często są, kończą się tragicznie. Już nie mówiąc o tym scenariuszu, że zdarzało się nawet zabójstwa i to niezwykle okrutne zabójstwa. Każdy z państwa, który śledził sprawy związane z prywatyzacją Warszawy, o tych historiach wiele mógłby zapewne powiedzieć. My nie tylko mówimy, my działamy. Na polecenie pani premier, zgodnie z ustaleniami wspólnego koalicyjnego kierownictwa dobrej zmiany Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy Solidarnej Polski, zdecydowaliśmy się w wielu obszarach, również w tym, wprowadzać normalność, czyli wprowadzać zasadę, że państwo praktycznie działa. I dlatego też z jednej strony zdecydowaliśmy się zainicjować i przygotować zmiany w polskim prawie, które pozwalają wprowadzić nowy instrument, skuteczny instrument, praktycznie działający instrument polskiego państwa, który będzie przywracał sprawiedliwość, o czym mówiła pani premier. I chciałbym tutaj pani premier gorąco podziękować za to, że przez cały czas bardzo trudnych prac legislacyjnych, kiedy Platforma rzucała nam Nowoczesna kłody pod nogi, mieliśmy bardzo silne wsparcie ze strony rządu, ze strony pani premier nad tym procesem legislacyjnym i ta ustawa mogła wejść w życie. I też bardzo dziękuję, że pani premier powierzyła to zadanie panu ministrowi Jakiemu, bo stoi przed nim wielkie, wielkie wyzwanie. I z drugiej strony, jako prokurator generalny, też jedną z pierwszych rozmów, jakie odbyłem z panią premier, uzyskałem jasne oczekiwanie i zalecenie, że mamy działać konkretnie, stając w obronie pokrzywdzonych ludzi, słabych ludzi, którzy byli często poprzez własne nieszczęście, trudną sytuację wykorzystani przez brutalną przestępczość i później sponiewierani i stali się ofiarami kolejnych działań. Aby wykorzystać. I tak to się dzieje. Chciałbym państwu powiedzieć, że niezależnie od tej komisji, która wnet ruszy, którą kierował pan za sprawą decyzji pani premier, Beaty Szydło, pan minister Jaki, równolegle toczą się intensywne śledztwa związane z działaniem z kolei prokuratury, bo te działania komisji weryfikacji i prokuratury będą się uzupełniać. Prokuratura prowadzi już ponad 150 śledztw. Większość tych spraw, albo prawie wszystkie, były umorzone i zamiecione pod dywan, bo te sprawy były znane ówczesnej władzy i prokuraturze i organom ścigania, tylko po prostu oni to mieli, proszę wybaczyć za słowo, w głębokim poważaniu. Powinno się tu użyć mocniejsze słowo, ale z uwagi na szacunek do miejsca nie będę tego słowa do opisu tego, co się wówczas działo i jaki miał stosunek władza do ludzi pokrzywdzonych używać. Dzisiaj jest 150 przeszło śledztw i dzisiaj, w dniu dzisiejszym, chciałem państwu poinformować, również trwają czynności procesowe. Doszło do zatrzymań 7 osób, w tym 3 adwokatów. Bardzo ten adwokat w związku właśnie z procesem przejmowania, wyłudzania, oszustw i nieruchomości. Wyłudzanie. W tym konkretnym przypadku dzisiejszych zatrzymań na co najmniej 50 milionów złotych. Sprawa jest oczywiście rozwojowa. Trwają w tej chwili czynności. Będą stawiane zarzuty przez prokuraturę regionalną we Wrocławiu, która na moje polecenie jest wiodącą prokuraturą w zakresie prowadzenia śledztw w obszarze nieruchomości, wyłudzeń nieruchomości warszawskich. Także mam kolejną informację pokazującą, że polskie państwo działa praktycznie. I myślę, że z czasem będziemy mogli państwu powiedzieć więcej na ten temat. To są już kolejne zatrzymania.
W tej sprawie przecież prowadzimy nieustanne czynności. Te zatrzymania dokonało CBA we współpracy z prokuraturą. To jest bardzo dobra współpraca. Chciałbym podziękować panu ministrowi Pejdzie i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu za świetną współpracę z prokuraturą. I myślę, że to jest dobry obraz polskiego państwa, które działa i staje w obronie prawa, praworządności, sprawiedliwości osób pokrzywdzonych. I będziemy też, jestem przekonany, współpracować z komisją, którą współpracuje pan, którą będzie kierował pan minister Jaki. Oto też pani premier by tą sprawiedliwość przywracać w Polsce. Bardzo dziękuję, panie ministrze, od razu za zabranie głosu. Bardzo proszę wiceministra sprawiedliwości, pana Patryka Jakiego, który dzisiaj jest również przewodniczącym komisji weryfikacyjnej. Dziękuję uprzejmie, szanowna pani premier, szanowny panie ministrze. W pierwszej kolejności chciałbym bardzo podziękować panie premier za obdarzony za przekazane mi zaufanie. Zrobię wszystko, żeby pani premier nie zawieść. Po drugie, chciałem podziękować bardzo panu ministrowi Ziobro za złożenie tego wniosku. Cieszę się, ponieważ realizujemy zapowiedź, szanowni państwo, z zeszłego roku. I to też widać, że nie rzucamy słów na wiatr, tylko że pani premier bardzo konsekwentnie realizuje swój program. Łapać pijaka. Przy udziale pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego obiecaliśmy, że powołamy komisję, która będzie rozliczała aferę prywatyzacyjną. I dzisiaj jest realizacja tego postulatu, o którym wspominał pan prezes. Ale co ważniejsze, to jest jedna z takich najistotniejszych spraw rządu pani premier Beaty Szydło, to znaczy przywracanie państwu tej funkcji imperium, funkcji sprawiedliwości. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o zapytalibyśmy dzisiaj przeciętnego obywatela, tego przeciętnego Kowalskiego, co sprawia, że on i jego rodzina czuje się bezpiecznie, to ten przeciętny Kowalski odpowie państwu, że jedną z najważniejszych takich rzeczy jest własne mieszkanie. To jest właśnie moje poczucie bezpieczeństwa. I proszę sobie wyobrazić, że w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy osób straciło z dnia na dzień swoje mieszkanie, niektórzy zostali wyrzuceni do piwnicy swoimi rodzinami i polskie państwo pokazywało, no nic się nie stało. Polskie państwo w sprawie reprywatyzacji, szanowni państwo, było pobite, było upokorzone i ta komisja jest próbą podniesienia państwa z kolan. Państwa, które wreszcie zacznie dbać o tych, o których powinno dbać, to znaczy o najsłabszych. I chcę państwu powiedzieć teraz, jak będzie wyglądał praktyczny wymiar pracy komisji. Czekamy teraz na powołanie przez Sejm członków komisji. Następnie powołamy, jak już obiecaliśmy, Radę Społeczną, która złoży się z organizacji, która będzie się składała z organizacji, które się zasłużyły bardzo w walce z dziką reprywatyzacją. I to jest też realizacja postulatu pani premier Beaty Szydło, upodmiotawiania obywateli. I w sposób przez wiele lat lekceważony, nikt ich kompletnie nie słuchał. Teraz uzyskają realne narzędzia do tego, aby uczestniczyć w procesie przywracania sprawiedliwości. Dlatego zachęcamy organizację do składania swojego akcesu do tej komisji. Ale również od dzisiaj można składać wnioski o zajęcie się konkretnymi, o tym, żeby komisja zajęła się konkretnymi nieruchomościami w Warszawie, aby zbadała konkretne sprawy, dlatego już bardzo serdecznie do tego zachęcam. I chciałbym, żeby komisja, jak już rozpocznie swoje prace, każdego miesiąca zajmowała się co najmniej jedną nieruchomością i w krótkim czasie wydawała decyzje w tych sprawach. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pokazać, że tak jak wiele gazet już pisało i wiele mediów mówiło, że państwo przegrało walkę z mafią reprywatyzacyjną, że tak się nie stanie. Podnieśliśmy państwo z kolan i państwo potrafi wygrać ze zorganizowaną grupą przestępczą z mafią reprywatyzacyjną. Drodzy państwo, to konferencja prasowa, na której była obecna premier do rządu polskiego, pani premier Beata Szydło, minister sprawiedliwości pan Zbigniew Ziobro i wiceminister sprawiedliwości pan Patryk Jaki, który został szefem nowego organu do spraw reprywatyzacji, został przewodniczącym komisji weryfikacyjnej. Całe butelki.
Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana Karola Wojtasika, radnego Rady Miasta Torunia. Witam serdecznie i pozdrawiam. Szczęść Boże panu. Szczęść Boże ojcze, szczęść Boże słuchaczom Radia Maryja. Proszę pana, już w najbliższą sobotę, 13 maja, ulicami Torunia przejdzie już 7 marsz pułkownika Witolda Pileckiego, jednego z najsłynniejszych żołnierzy niezłomnych, organizatorem tego marszu. Myślę, że kto to nie tak, ten marsz organizuje razem z profesorem doktorem habilitowanym Wojciechem Polakiem, również wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Będzie to 7 edycja Marsz Pileckiego, jak co roku odbywa się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Zawsze nigdzie nie może być sam, bo ciągle ktoś jest. Ciągle ktoś to towarzyszy na budowie tej. Ciągle ktoś jest. To dobry gest. W tym marszu, na tym marszu homilię taką patriotyczną głosi na budowie tej. A gdzie ten chłopczyk, który do pracy, gdzie on idzie? Ten chłopczyk? Liczny Ukraińczyk, Boże, jakiś liczny. Jaki on się liczny. Ukraińczyk ten. Jaki on się liczny. Czy ulery w tym będą się odbywały zgodnie z ceremoniałem wojskowym, czyli całą jak gdyby kontrolę, przewodniczenie tym uroczystością przejmuje. Jaki on się liczy? Będzie meldunek, będzie oraz przemówienia gości, jaki on się liczy? Oraz przedstawiciel organizatorów, czyli pan profesor Wojciech Polak. Dzisiaj też wracam dosłownie, przed chwilą byłem na takim spektaklu poświęconym żołnierzom wyklętym, głównie INSE, w Centrum Edukacji Młodzieży, w Kursku u księży Michalitów. No powiem szczerze, że łza się wokół zakręciła i zaproponowałem młodzieży, aby wystąpiła po zakończeniu Marszu Pileckiego pod pomnikiem żołnierzy wyklętych z tą swoją inscenizacją. Przyjęli to z wielką radością. Jeżeli pozwoli czas, bo mają w tym dniu już zaplanowane inne rzeczy, ale powiedzieli, że postarają się przyjechać i ta inscenizacja będzie przedstawiona. Jak co roku też mamy deklamację przesłania pana Kogito z Zbigniewa Herberta. W tym roku będzie to pan Tomasz Kowalski, aktor Teatru Wilno-Machorzycy. W zeszłym roku mieliśmy panią Zofię Melechówną, legendę toruńskiej sceny. W tym roku nie będzie imprez towarzyszących, nie będzie spotkania z zaproszonym gościem, dlatego że no, nie wiedzieliśmy, jak to się wszystko potoczy, jak to będzie z pogodą, trudno przewidzieć. Zresztą ojciec, jak radiosłuchacze widzą, pogoda lubi płatać figle, przedwczoraj padał śnieg, więc nie wiemy, jak to będzie też z frekwencją, aczkolwiek no, zapowiadana pogoda to jest około 18-20 stopni. Mam nadzieję, że nam dopisze. Chciałbym właśnie zaprosić ojca, jak i całego zgromadzenia za pośrednictwem Radia Maryja, zaprosić wszystkich mieszkańców Torunia, szczególnie mieszkańców Torunia, na ten marsz, żebyście Państwo przyszli z rodzinami, bo marsz pułkownika Pileckiego to jest sztafeta pokoleń. Przychodzą całe rodziny, od najmłodszych po najstarszych. I żeby upamiętnić wybitną postać, jaką jest Pilecki. Będziemy mieli zawsze, jak co roku, tą długą flagę, taką 30-metrową. Będą też nasze szturmówki biało-czerwone. A homilia będzie konkretnie dotyczyła postaw obywatelskich, patriotycznych, środowisk oraz żołnierzy, kiedy to było? Jak my powinniśmy postrzegać te środowiska, jak nimi współpracować, dlatego że to jest środowisko czasami trudne, ale z olbrzymim potencjałem. Tutaj księża już, którzy usilnie nad tym środowiskiem pracują, bo widzą możliwości tych ludzi. Są to ludzie czasami po prostu zaniedbani, ale z olbrzymim potencjałem, z olbrzymim sercem i miłością do ojczyzny.
Czyli zapraszamy wszystkich 13 maja, to już najbliższa sobota, 7 marsz pułkownika rotmistrza Witolda Pileckiego. Tak, a w przyszłym roku będzie 8 marsz pułkownika Pileckiego, 70. rocznica zamordowania bestialskiego, zamordowania Witolda Pileckiego. I to już będzie większa uroczystość. Wystosujemy kurwa, twoja mać. Z profesorem Polakiem list do pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby sobie zarezerwował w maju termin, przyjechał do nas na ten marsz. Będziemy chcieli też zrobić pokaz filmowy, spotkania z członkami jego rodziny, tutaj z panią Zofią Pilecką Odtułowicz, z panem Andrzejem Pileckim, oraz też wyeksponować wystawę poświęconą Pileckiemu. Dziękuję serdecznie. Bliższe informacje także na portalu Radia Maryja, a także Radio Maryja i Telewizja Trwam. To wydarzenie obejmuje swoim patronatem medialnym, więc także w naszych przekazach informacyjnych Radia Maryja i Telewizji Trwam w sobotę będziemy Państwu przekazywali informacje dotyczące tego wydarzenia. Bardzo Panie Karolu dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z Panem Karolem Wojtasikiem, organizatorem 7 marszu pułkownika Witolda Pileckiego, radnym Rady Miasta Torunia. Tą rozmową kończymy wydanie audycji Aktualności Dnia, minuta po godzinie 14. Dobra. Także minuta po godzinie 14. I Rysio biegnie do pracy. Hej, zaraz tu przybiegnie Rysio. Poradzimy sobie nawet sami. Przybiegnie Rysio. Pracować z Chinami, ale na warunkach korzystnych dla obydwu stron. Oni tu mieszkają na budowie, hej, oni tu mieszkają, tu oficjalnie, bo nie mieszkają, bo nie mają mieszkać, gdzie? Oni tu mieszkają i co zrobisz, że on dogadali z dyrektorem? Z dyrektorem fabryki, kierownikiem budowy tej, oni się dogadali, bo być może on jest gej i oni wiedzą i ścierniają i coś potem bredzą. Och, Matko Bosko, ratuj złe zamiary i... Och, Matko Bosko, ratuj, Boże bracy, rozkradną budowę te... Och, Matko Bosko, moja częściochowska... Och, Matko Bosko, ratuj bogactwa budowy tej... Och, Matko Częstochowska, ratuj bogactwa budowy tej. Na razie jest obserwacja, nie da wszelką cenę, ale zbyt dużo zauważyła się w niej, ale za dużo na tej budowie tej, ale za dużo. To wiadomo, że oni mieszkają. To wiadomo. Stanowiska z jednej strony ze strony syndyka, który twierdzi, że ma prawo do żądania tego typu opłat, z drugiej strony Kasa Krajowa Skoku twierdzi, to że nie są ma opłaty. Prawo, tych wpłat żądać będzie właściwie to jednak wyjaśnić. Nie jest w stanie i nie kupujesz je na raty. Przecież wiadomo, że możesz dostać w łeb. Za nie mogą cię spalić, zamordować do lasu, wywieźć. Takie złodziejstwa prokuratorzy robili też.
to są różne mafie, żebraków, kanczaków, prosiaków. Mówią, że tu w Warszawie są cwaniaczy, że Oliwkowski nie chce już tu pieniędzy do Warszawy przywozić. Firma Patronus już nie lubi Warszawy tej, bo oni coś tu kręcą, mohery Kościoła Rzymskiego, bo te mohery, one coś tu kręcą. O te mohery kręcą coś tu na budowie tej i te mohery kręcą coś tu na budowie tej i te mohery, a do cholery. I te mohery kręcą coś tu na budowie swej, to przecież oni tu pracują, coś podpierdolą z niej. I tak tu mówią, że potem oni są górą. To są żebracy, do tacy swej, to są Polacy, którzy kradną coś z niej. Dzisiaj 15, i system własny. Och Jezu, Jezu, oni coś tu kradną na budowie tej. Oni coś kradną na budowie tej. Oni tu kradną i mogą coś ukraść. Wojciech Sumliński dodał, że bez pomocy Bożej i modlitwy wielu życzliwych ludzi nie udałoby mu się przetrwać. Także proszę Państwa, o czym my tu mówimy? Podkreślił, że choć jego sprawa się zakończyła, to śledczy powinni zbadać spisek na szczytach władzy, w którym